Witam Was serdecznie i zapraszam na przepis na domową granolę. Przygotowanie domowej granoli jest naprawdę bardzo proste. Wszystko sprowadza się do wymieszania składników i to wymieszanie też można sobie w znaczący sposób ułatwić. Ja Was przepraszam za niezbyt apetyczny wygląd mojej ręki, ale walczyłam przed chwilą z drukarką. No i niestety nie da się tego zmyć szorowaniem szczoteczką, także przez kilka najbliższych dni będę trochę poplamiona, żebyście nie myśleli, że przychodzę tutaj z brudnymi jakimiś łapami. I tak jak mówiłam, możemy sobie ułatwić procedurę mieszania rzeczy, ponieważ musimy odmierzyć tutaj też miód, a miód jest taką substancją, która ma dużą lepkość i przykleja nam się do ścianek naczynia. Więc skoro musimy też odmierzać olej, zaczniemy sobie od oleju. Ja mam taki zwykły olej rzepakowy. Olej rzepakowy jest najlepszym z możliwych olejów, także zawsze Wam polecam rzepakowy. I odmierzam sobie tu około ćwierć filiżanki tego właśnie oleju. I wlewam do dużej miski, ponieważ najpierw umieszczamy tutaj składniki tak zwane mokre, a potem z nimi będziemy wszystko mieszać i sklejać. I teraz do tej naoliwionej filiżanki, lekko tłustej, nie mogę odkręcić. Udało mi się, odkręciłam. Staram się to tak zrobić, żebyście widzieli. Do tej lekko tłustej filiżanki odmierzam pół filiżanki, czyli już dwa razy tyle, co było oleju miodu. I umieszczam to w tej naszej głównej misie. I zobaczcie, jak teraz to będzie łatwo ściekało. O, widzicie? Praktycznie wszystko nam wyszło, tylko to, czym ubrudziłam ścianki, zostało. I teraz musimy wymieszać olej z miodem. Teraz do tych mokrych składników muszę dodać suche i będą to 6 filiżanek płatków owsianych. Oczywiście nie będę dodawała ich wszystkich na wizji, wrzucam jedną i za chwilę zobaczycie resztę składników. Do tego dodajemy jeszcze jedną filiżankę otrąb. Ja mam orkiszowe i filiżankę wiórków kokosowych do tego wszystkiego. I ja Wam tu robię taki smak totalnie bazowy, ale ja naprawdę najbardziej lubię ten smak bazowy. Możecie dodać tu sobie jeszcze kakao, owoce, no jakie tam po prostu chcecie wersje. I teraz, mimo że może się to wydawać trudne, musimy spowodować, żeby ta niewielka ilość mokrych składników porządnie oblepiła nam tę masę. Także to może chwilę zająć, ale nie poddawajcie się, bo to się jakoś tam uda. Kolejny etap to przełożenie tej mokrej papki, która wygląda o tak, nie wygląda jakby była zalana, ale wyraźnie zbija się w takie większe kulki, jakie ją ruszacie. Przekładamy ją na blachę wyłożoną papierem do pieczenia, a następnie wstawimy do piekarnika rozgrzanego do 150 stopni Celsjusza na jakieś 30-40 minut. W międzyczasie byłoby wskazane, żeby ją parę razy tak przemieszać na tej blasze, żeby po prostu nie przypiekła nam się z wierzchu, a pod spodem, żeby nie była całkowicie surowa. I po takim pieczeniu zostawimy ją do ostudzenia, a potem po prostu przesypiemy do jakiegoś naczynia i granola będzie gotowa. Także oczywiście zobaczymy się już, kiedy uznam, że jest ten moment i będę przesypywała to do naczynia, żebyście mogli zobaczyć końcowy efekt. Teraz musimy to równomiernie rozłożyć na blasze. Jeżeli macie małe blaszki, to trzeba będzie użyć dwóch, ponieważ ta warstwa tutaj nie może być zbyt gruba, no bo nie będzie nam się to dobrze piekło. Tylko zrobi się taki plasek granolowy. Dobra. I tak przygotowaną masę wstawiamy do piekarnika, tak jak już mówiłam. Tak wygląda gotowa, jeszcze gorąca granola. Nie zrumieniajcie jej mocniej, ponieważ to będzie potem gorzkie i niedobre. Ona ma pozostać taka leciutko zezłocona. Teraz czekam, aż ostygnie, bo jest piekielnie gorąca i będę ją przekładała do jakiegoś słoja. Granolę mam już całkowicie przestudzoną i teraz te tafle muszę po prostu połamać na drobniejsze fragmenty. Widzicie, to jest... Nie widzicie. O, to jest takie zbite dosyć. O, takie duże kawałki odchodzą. Po prostu łamiemy na mniejsze. Ja lubię, jak zostanie jeszcze trochę takich sporych, także nie przesadzam z tym. I potem przekładam do fajnego słoika. I gotowe. Mam taki gigantyczny słój.
domowej granoli za grosze. Żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się podobał i że go wypróbujecie. Zachęcam Was do subskrypcji, klikania kciuków w górę i zapraszam na następny filmik oczywiście. Pa, pa!